jestem za badaniami prenatalnymi i uważam, że z takim prawem kobiety będą bały się je wykonywać. Popieram protest. Powinien być wybór, a nie zakaz. Ale to wszystko chyba jest z nienawiści Jarosława do kobiet. Niestety. Jeszcze rok temu nie pomyślałam, że będę protestować, że będę wychodzić na ulicę i będę mówić stop. Żeby za naszymi plecami nic nie było ustanawiane. W tej chwili powinni się zająć rząd i Sejm i wszyscy tylko i wyłącznie pandemią. Będziemy protestować wszędzie, przeciwko fanatykom, przeciwko pseudo-Trybunałowi Konstytucyjnemu, który wydał niegodny wyrok. To jest patologia, co się dzieje w tym kraju. Od 5 lat jest po prostu jedna wielka patologia. Temat zastępczy. Taki, żeby odwrócić uwagę mediów od tego, że jest dużo zakażeń, że Polska nie do końca radzi sobie z zapewnieniem miejsc w szpitalach, z zabezpieczeniem lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych. Dosyć podejmowania decyzji, które naruszają podstawowe prawa obywatelskie i prawa kobiet. Jeżeli ten rząd tak się interesuje kobietami, to niech zajmie się sposobem lecznictwa, finansowaniem pomocy dla kobiet, domami pomocy dla kobiet, niech się nimi zajmie, a nie odbiera prawa wyboru. Jesteśmy przeciwko. Znaczy ja jestem, a SN jest po prostu ze mną. To jest zdraństwem doprowadzenia do tego, że kobiety musiały wyjść na ulicę, kobiety udręczone. One po tej traumie może jakoś się podniosą, natomiast dziecko takie jest skazane na straszne życie, straszne. Kto może być tak okrutny? Niech pan sobie pomyśli, kto jest tak okrutny, żeby sprowadzać na świat, nie dając jakiejkolwiek opieki. Kiedy protestowały osoby z niepełnosprawnościami, milczeli, patrzyli pogardliwie. Nie chcą wspierać osób, które są na tym świecie i które mają niepełnosprawność. To jest ta nieprawdopodobna hipokryzja PiS-u, dlatego że z jednej strony przyjmują tego typu prawa, a z drugiej strony z pogardą traktują rodziców, którzy opiekują się osobami z niepełnosprawnościami. Jarosławie, opamiętaj się. Co robisz ludziom? Pomyśl o tym.